ίσως μπερέκει να στρώψει που όσο δεν έγινε πράγματα σκεφτό. Podstawy instytucji z tym związane, czyli dostosowaliśmy nasze rozwiązania systemu prawnego, czyli sposób funkcjonowania i gospodarki, i życia społecznego, i polityki do Unii Europejskiej. W ten sposób jakby nadganiając to, co Unia Europejska zrobiła wtedy, kiedy nas tam nie było, a nie było nas tam przez 50 lat, na skutek tragicznego wybryku europejskiego, który nas oddzielił od głównego nurtu Europy, w której zawsze byliśmy i mentalnie, i historycznie, i kulturowo, natomiast wyroki historii spowodowały, że nie byliśmy w tym głównym nurcie od momentu, kiedy integracja europejska się zaczęła, w sensie zaczęła najpierw w 51 roku Europejską Wspólnotą Węgla-Skali, potem w 57 roku, kiedy powstało coś, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską, wówczas nazywało się Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Te 10 lat, czy 20, to są lata, kiedy nastąpiły istotne zmiany w gospodarce Polski. Przekształciliśmy się w gospodarkę rynkową. Odeszliśmy od systemu centralnego planowania i gospodarki państwowej. I staliśmy się gospodarką dużo bardziej wydajną, nowoczesną i konkurencyjną. Dobre porównanie dystansu, jakie pokonaliśmy, są dwa porównania szkolne. Po pierwsze, kiedy rozpoczynaliśmy tą naszą drogę na początku lat 90., to średni dochód na głowę mieszkańca wynosił około 35% średniej wydajności. W tej chwili to jest prawie 70%. Czyli żeśmy dogonili, nie całkiem, ale żeśmy dogonili Unię, jeśli chodzi o poziom życia, jeśli poziom dochodów i w ogóle stan konsumpcji, ponieważ nasz rynek dzisiaj w zasadzie nie jest bardzo odmienny, ponieważ nasze dochody, pensje, emerytury jeszcze odbiegają od średniej unijnej, nie różni się od Europy Zachodniej. Czyli nadgoniliśmy i lata nadganiały ten dystans między nami a Europą Zachodnią, która kiedyś była przedmiotem naszej zazdrości, tęskno, wiedzą nasi rodzice i nasi nauczyciele. Ten dystans nadrabiamy, tyle w gospodarce. Może jeszcze warto dodać, że to się stało po pierwsze dzięki temu, żeśmy się włączyli w coś, co się nazywa jedynym rynkiem, czyli padły wszelkie bariery i zaczęły swobodnie między nami, Unią Europejską przepływać towary, handel, usługi, kapitał, również ludzie, tworzyły się granice. Generacja naszych rodziców, dzieci musiała mieć paszporty, których nie mieli w kieszeni czy w biurku, jak teraz. Musiała mieć wizy, których wy nie musicie mieć. Dzięki temu Europa stanęła przed nami otworem, w sensie swobody przemieszczania się, swobody podróżowania. Czyli udział w rynku to było pierwsze i po drugie. Unia Europejska kieruje się taką zasadą, która się nazywa zasada solidarności. Objawia się na polityce, która się nazywa spójność, a jej cel polega na tym, aby poszli po prostu pomagać po to, żeby równali góry, żeby stali się bogaci, bardziej rozwinięci jako gospodarki, jako kraje. I z tego tytułu Polska dostała pomoc w trakcie stowarzyszenia, czyli lata 90. i początek lat 2000. A od czasu członkostwa, czyli od 10 lat, nie od razu w pewnej wysokości, ale cieszymy się pomocą w wysokości około 10 miliardów euro. To jest około 40 miliardów złotych. No, budżet polski to jest 340-360, więc to jest pokaźna część budżetu. I według obliczeń ekonomicznych można powiedzieć, że rozwijamy się o 3% szybciej niż byśmy się rozwijali, gdyby nie te pieniądze. I ślady Państwa aplikacje na drogach różnego rodzaju tablicy, w szkołach, które korzystają na inwestycje z funduszy unijnych. Ponieważ Europa w tej chwili wychodzi z kryzysu, ale ma ze sobą kilka lat średniego kryzysu gospodarczego, można powiedzieć, że gdyby nie fundusze unijne, to byśmy byli w recesji. Wzrost byłby poniżej zero. Unia była. Także fundusze jednolity rynek sprawiły, że nasza gospodarka jest w innym kształcie, niezależnie od tego, że jesteśmy niezadowoleni, bo chcieliśmy, żeby było i więcej, i lepiej. Natomiast jest nieporównanie lepiej i nowocześniej i bogaciej niż byłoby, gdybyśmy mieli historycznie. I potem byśmy nie stali się członkiem. I dobrym porównaniem jest porównanie
punktu wyjścia Polski w Ukrainie. Ukrainy, tego kraju, o którym tak wiele w tej chwili się mówi, o którym widzimy jego konwulsje, i problemy, i walkę o demokrację, o Europę, na ekranach telewizorów, o tym czytamy. Po 90 roku dochód narodowy na głowę mieszkańca na Ukrainie i w Polsce był taki sam. Dzisiaj w Polsce jest 4 razy większy. 4 razy większy. Czyli dokonaliśmy przez te 20 lat takiego skoku. A ci, którzy nie skorzystali z nowoczesnej gospodarki europejskiej, z wolnego rynku, z pomocy unijnej, ze standardów modelu gospodarczego, który jest dużo bardziej skuteczny, efektywny i wydajny, stali w miejscu. Czyli gdyby nie, prawdopodobnie nasza gospodarka byłaby w takim stanie, jak się gospodarka ukraińska. I drugi wskaźnik, bo nie wszystko można mierzyć pieniądzem, nie wszystko można mierzyć dochodem na głowę mieszkańca. Chodzi o jakość życia. Zapytajcie rodziców, zapytajcie nauczycieli. Ale taką miarą, którą stosują ekonomiści, socjologowie, jest średnia długość życia. Im kraj bogatszy, a warunki życia lepsze, tym ludzie dłużej żyją. Co zrobić? Żyją lepsze warunki. Otóż w 90 roku Polska i Ukraina miały ten sam okres przewidywalnej średniej długości życia 70 lat. Dzisiaj Ukraina ma nawet 70 lat, a Polska 79. Czyli wydłużyła się o 10 lat długość życia średniego statystycznego Polaka na skutek tego, że żyjemy w lepszych warunkach. Nie tylko bogaci, ale zdrowie i lepsze standardy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle o tych wskaźnikach i o drodze, jaką pokonaliśmy. Można powiedzieć, że wysiłku wielu nas kosztowało, ale weszliśmy na ścieżkę, która pozwala nam odrabiać te zapóźnienia, które historycznie były przyczyną tego, że pozostawiliśmy na peryferiach Europy. Również trzeba powiedzieć o drugiej ważnej, może ważniejszej sprawie, która szczególnie w tej chwili jawi się jako istotna, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że Unia Europejska to nie tylko dobrobyt, ale również bezpieczeństwo. Kiedy widzimy w zasadzie wojnę za naszymi wschodnimi granicami, kiedy zadajemy sobie pytania my, ale również wszyscy inni, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, czy te kraje ze wschodniej ściany Unii Europejskiej, czy aby jesteśmy bezpieczni? Czy aby nie grozi nam to, co dzisiaj się dotknęło Ukrainy, czyli inwazja i agresja Rosji? Otóż można powiedzieć w dużym skrócie, że Unia Europejska i bycie jej członkiem to jest taka polisa bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pierwszą tą polisą jest oczywiście NATO, którym członkiem jesteśmy od 15 lat, który mówi o tym, to jest taki, to dla panów, którzy czytali Muszkieterów i Basa, oparte zostały Muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli którykolwiek z kraju zostanie zaatakowany, to wszyscy będą go bronili, mówiąc w dużym skrócie. I nieszczęście dzisiaj Ukrainy jest to, że nie jest członkiem NATO i nie ma tej gwarancji bezpieczeństwa. Ale nie tylko to twarde bezpieczeństwo, jakie daje NATO, ale również Unia Europejska. Trudno sobie wyobrazić, a ryzyko byłoby się ogromne dla agresora czy krajowski, żeby napaść na kraj członkowski Unii. Bo są kraje unijne, które nie są członkami NATO. Finlandia nie jest, Szwecja nie jest, Austria nie jest, Irlandia nie jest. To są tak zwane kraje neutralne. Notabene dzisiaj rozważają pilnie i rewidują swój stosunek do NATO i mówią o tym, że być może są. Także Unia Europejska stanowi dla nas nie tylko źródło i poparcie, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o bardziej nowoczesny i dynamiczny wzrost, jeśli chodzi o sytuację, w której wasza generacja może czuć się pełnoprawnym obywatelem Europy, w odróżnieniu od generacji waszych nauczycieli, waszych rodziców. No ale również Unia Europejska oznacza, że jesteśmy we wspólnocie, która się nazywa Unia, gdzie jedni drugim pomagają, nie tylko gospodarczo, ale również względem świata zewnętrznego. Czas mamy, że jesteśmy bezpieczniejsi. Użył nawet takiego porównania premier Tusk. Niektórzy twierdzą, że zbyt drastyczne. Ale coś w tym jest. Powiedział, że dzisiaj problem, jaki stoi przed Polską jako członkiem NATO, członkiem Unii, to jest nie tyle, czy dzieci
pójdą do 6 lat, 5-10 lat. Ale pierwszego września pójdą do szkoły. No to jest strasznie silne stwierdzenie. To jest stwierdzenie, które przywodzi 1 września 1939 roku na pamięć. Ale chcę przez to powiedzieć, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze, nie tylko korzyści gospodarcze, ale również bezpieczeństwo. Dzięki Bogu, że jesteśmy po tej drugiej stronie i że niebezpieczeństwo nam nie grozi. I chciałbym konkludując powiedzieć, że powinniśmy Unię bardziej postrzegać jako wspólnotę polityczną, która powinna, to jest jeszcze w fazie bardzo wczesnej, stać się również wspólnotą wojenną, znaczy docelową, mieć wspólną armię, wspólną zdolność chronienia się wobec zagrożeń zewnętrznych. Że powinniśmy ją postrzegać w tych kategoriach, a nie wyłącznie w kategoriach finansowych, co dominuje w polskiej debacie i polskim czekaniu. Unia Europejska wydaje się kasa. Nie, Unia Europejska wydaje się bezpieczeństwo, a potem dopiero korzyści gospodarcze, ponieważ żeby się cieszyć korzyściami gospodarczymi, nawet trzeba bezpiecznie. Ja pamiętam poprzednie debaty w Polsce przed poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Bardzo trudno było wytłumaczyć, dlaczego Unia Europejska powstała, dlaczego jest ważna. I mówienie, zwłaszcza do naszej generacji, bo Unia Europejska powstała jako odpowiedź na horror II wojny światowej. Jako powiedzenie, że nigdy więcej wojny w Europie. To w ogóle nikogo nie przekonywało. To nikt tego nie rozumiał, bo nie chciał tego słuchać. Dlatego uważano, że pokój jest jak powietrze, zawsze jest, nie trzeba o niego dbać, bo po prostu jest. Natomiast generacja waszych dzieci i waszych dziadków wie o tym, że o pokój trzeba walczyć, bo on nigdy nie jest raz na zawsze dany. Dlatego sądzę, że ten czas, który w tej chwili nadszedł, tego pozytywnego bilansu dziesięciolecia czy dwudziestolecia polskiej drogi do Unii, dziesięciolecia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, to jest taki czas, kiedy musimy dokonać pewnej przewartości. Doceniać oczywiście korzyści gospodarcze, które są dla nas absolutnie kluczowe. Ale przede wszystkim postrzegać Unię Europejską jako wspólną rodzinę narodów, które po pierwsze podzielają wspólne wartości dotyczące demokracji, praw człowieka, rządów prawa, godności osoby ludzkiej, niezależnych systemów sądowych, wolnych mediów, wolności wypowiedzi, wolności demonstrowania swoich poglądów, wolności jednostki, wolności gospodarczej i że na tych wartościach się wszystko inne zasadza. A zasada solidarności nie dotyczy tylko i może nawet nie w pierwszym tego, żeby tak chętnie korzystały, to znaczy solidarności finansowej, że silniejsi, bogatsi pomagają gorszym, słabszym, ale solidarności politycznej i solidarności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale w dużym skrócie taki jest bilans. Wydaje mi się, że my nie doceniamy tego pozytywnego salda, a ci, którzy go nie mają, to doceniają. Tak jak w wierszu Mickiewicza, jak trzeba ocenić ten wyższy dobry. I Ukraińcy to wiedzą. Jeżeli Państwo też się oglądali tę relację z tych ostatnich 3 miesięcy do Euromajdanu, bo jeszcze nigdzie w Europie nie było masowej demonstracji proeuropejskiej w tej skali. I nigdzie w Europie do tego ludzie nikt nie był proeuropejską. Tak. Jest ten kontrast, którego zacząłem porównując wyniki gospodarcze, ale również ten kontrast porównując stan, w jakim znajduje się niebezpieczeństwo, które musi stanąć stawić czoło Ukraina. I nasze bezpieczeństwo, chociaż dzisiaj mówimy, że jest on w niebezpieczeństwie, czyli jest zagrożony, za chwilę o tym powiem, to pokazuje przede wszystkim zmianę jakościową i geopolityczną, w jakiej Polska się znalazła. Ta gada i chrami historii, wzrost zbiorów, okupacja 5 lat zamrażarki socjalistyczno-komunistycznej. To pokazuje, jakie wielkie zmiany żeśmy dokonali, ale również pokazuje, że to coś nie jest raz na zawsze dane i że o to trzeba zabiegać. I trzeba rozumieć, dlaczego tak jest, dlaczego tak ma być i jak ma być, w jaki sposób tego bronić i w jaki sposób odpierać się krytykę czy ataki tych wszystkich, którzy mówią, po co nam
Unia po co nam data naszego skraja, nie będziemy się interesowali, nie będziemy interesowani tylko końcem własnego nosa, a wiele takiego pasywnego stosunku do tego otoczenia międzynarodowego, w którym jesteśmy, jest w kraju, przy niezrozumieniu tego, jak wiele zależy od tego, że jesteśmy w jednej przestrzeni i gospodarczej, i politycznej, i również edukacyjnej, ponieważ kiedy pójdziecie na studia, będziecie mogli część tych studiów odbyć w ramach programu Razem z Polską na zachodnioeuropejskich uczelniach. Wasze życiorysy będą całkiem inaczej wyglądały. Wasza generacja w zasadzie jest generacją, która może pracować wszędzie, od Lizbony, aż do Białegostoku i od Sztokholmu, aż do Sycylii. Coś, czego żadna polska generacja w czasie swojej historii polskiego państwa nie miała, chociaż na pewno studiował średniowiecze wojny demokracji w historii, kiedy granic nie było. Jest taki szczególny moment, muszę o tym powiedzieć, bo właśnie żeśmy wczoraj przegłosowali coś, co nas dotyczy, to chyba używacie telefonu. Proszę Państwa, dobra wiadomość. Nie będzie równie od naszej gwiazdy 2015, znaczy od 1 lipca tanieją rozmowy między krajami i również internet. Od 15 grudnia 2015 po prostu rozmowy wewnątrz Unii, od Lizbony do Białegostoku, będą tak samo drogie czytane, jak chcecie, jak w tej chwili wewnątrz Polski. To jest rewolucja. Bo padły granice fizyczne, przejeżdżać i granice nawet nie zauważają, gdzie one są. Padły granice celne. Natomiast nadal, kiedy się przekracza granice, nagle zmienia się operator i w roamingu się płaci wielokrotnie drożej. Także taki mur roamingowy ostatnio w tej chwili pada. Ja pamiętam, kiedy rok temu weszła Chorwacja do Unii Europejskiej, to z dniem, kiedy Chorwacja weszła, rozmowy między Polską a Chorwacją stanęły 10 razy. 10 lat. Ale to jest dobra wiadomość dla waszej generacji, która posługuje się internetem i telefonią w dużo większej skali niż generacja waszych rodziców. I na tej drodze będziemy dalej trwali po to, żebyście mogli korzystać z Europy bez granic. I tak jak mówię, ten bilans 10 lat jest problemem. Ale to nie jest tak, że to jest jak powietrze, że to jest was na zawsze dane. Dlatego, bo to może być postępnego znaku zapytania. Oby nie, ale jest taka maksyma łacińska, która mówi prymonibus prymonibus, czyli ostrzeżony zbrojony. Inna maksyma łacińska, która mówi civis pacem para bellum. Jeśli chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny. Teraz o kilku sprawach, które tyle o tej rocznicy wydaje się. Kilka słów o tym, co w tej chwili najważniejszego w Unii Europejskiej się dzieje. Gdyby nie kryzysowa sytuacja w sąsiedztwie, to możemy powiedzieć, że główny problem Unii Europejskiej to jest wychodzenie z kryzysu. Kryzys europejski w ogromnym uproszczeniu polegał na tym, że państwa się nadmiernie zadłużyły, niektóre, i że banki się nadmiernie zadłużyły. I dlatego padła gospodarka Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji i częściowo. W przypadku Irlandii państwo wykupiło długi banków na kwotę 60 miliardów euro. Na tyle mało banków, bo budżet nie podawał. I te pieniądze dała Unia Europejska, a dzisiaj Irlandia wychodzi z kłopotów. Padła gospodarka Grecji, ponieważ państwo się zadłużyło nadmiernie. W zasadzie groziło bankructwo. Długo dotrwało, chwalę bój. Unia wyasygnowała na ratowanie Grecji 340 miliardów euro. To Polska przez 34 lata musiała wydostawać sobie 10 miliardów euro, które dostaje, co się tak cieszy, a żeby dostać tyle, ile Grecja, a Grecja liczy 10 milionów mieszkańców. W podobny sposób 80 miliardów Hiszpania, 60 miliardów Portugalia, Unia ratowała te kraje. Padły banki na Cyprze. Ludzie potracili połowę swoich wkładów. Odpowiedzi na ten kryzys. Po pierwsze, Unia ratowała te kraje solidarnie. Głównie ratowała kraje strefy euro.
I trzeci znowu. To jest ten, o którym poprzednio mówiłem, mówiąc o bezpieczeństwie. Kraje członkowskie w strefie euro są bardziej bezpieczne, bo jest to bardzo trudno zmierzyć i udowodnić. I nie przypadnie. Estonia, Litwa i Łotwa z wielkim bólem, z wielkimi poświęceniami. Na Łotwie premier Mariusz Dąbrowski prowadził drakońskie reformy, przy których bardzo liczne reformy to jest pik. Notabene babcia premiera Łotwy nazywała się Anna Dąbrowska. Obniżyło 30% wszystkie pensje, wszystkie emerytury, wszystkie renty. 30% z dnia na dzień. Swoją pensję o 50%. Dzisiaj Łotwa jest najszybciej rozwijającym się krajem Unii. I wszedł do strefy euro. Dlaczego bałtyckie republiki weszły do strefy euro? Bo im grozi Rosja. To grozi w większym stopniu. Bo Rosja mówi, 40% obywateli jest rosyjskojęzycznych na Łotwie. Nasze wojska tam wejdą. Mówi to samo Estonia. Rosyjskie wojska ćwiczą na granicy w tych krajach. Natowskie samoloty w tej chwili strzegą nieba tych krajów. Polskie zresztą też. Dlatego strefa euro to jest wyższa solidarność, lepsza gospodarka, większe bezpieczeństwo. I to jest to, czego my musimy dokonać rozstrzygnięcia. I niestety w dzisiejszym i obawiam się, że w następnym sejmie większości dla rozstrzygnięcia nie będzie, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, o co toczy się gra. Znaczy, pierwsza sprawa, która Unia żyje, to jest kryzys i sposób wychodzenia z niego. I byłby to temat numer jeden dla nas, gdyby nie wpadki za wschodnią granicą. Drugi problem to jest, jak stworzyć zaporę przeciwko nie temu kryzysowi, nie jak wyjść z tego kryzysu, a jak zapobiec, żeby następne się nie pojawiły. I w formie 8 ustaw unijnych, nad którymi Parlamencie Europejskim się pracowali 3,5 roku. Stworzyliśmy taką zaporę, tak zwany sześciopak, kupa, granica, rozdęczy detalami. Stworzyliśmy podstawę do Unii Bankowej. Trzy filary. Po pierwsze, ponieważ banki są transnarodowe. Państwo wiecie, że 70% polskich banków są nawet na nas nie ma. Raiffeisen, Unicredito i wszystko co chcemy. 70 banków to są banki córki banków matek, gdzie indziej. Krótko mówiąc, na co nad bankami, żeby nie pozwolić zaciągać swych, dawać swoich kredytów i padać potem, akrutować i narażać obywateli, to te zapory postawione na poziomie każdego z 28 krajów wystarczają. Stworzyliśmy w ramach Europejskiego Banku Centralnego w Frankfurcie wspólny nadzór bankowy, który będzie, to będzie 3000 ludzi, którzy będą kontrolowali najważniejsze i zagrożone banki. Stworzyliśmy system ratowania i bankrutowania. To jest drugi mechanizm. Wypłacaliśmy ten system w 700 miliardów euro. On będzie mówił do jednego banku, ciebie będziemy ratowali, ale musisz podjąć kurację bardzo ostrą, a ty padasz. System upadłości i restrukturyzacji banków. I dwa tygodnie temu zakończyliśmy my, Parlament Europejski, negocjacje z Radą na trzecim filarze. Więc kto w tym zysku najwięcej traci? Ludzie. Ci zwykli ludzie, którzy mają swoje niewielcy, którzy uciekną ze swoimi wielkimi kapitałami do rajów podatkowych. Tak jak było to na Cyprze. Stworzyliśmy ogólnoeuropejski system gwarancji depozytów. Każdy obywatel, każdego kraju członkowskiego Unii, która będzie w Unii Bankowej, jego depozyty do wysokości 400 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy euro i raz oko, będzie chroniony. Czyli z funduszu gwarancyjnego, gdyby bank padł, pieniądze by są wypłacane. Z elementarnych warunek bezpieczeństwa obywateli, którzy oszczędzają edukację na starość, na życie, na wakacje, na różne rzeczy. Więc stworzyliśmy system, który ma zapobiec powtórzeniu tego, jeśli chodzi o padanie banków, bankructwa banków. I drugi element tego systemu, wprowadziliśmy również drakońskie reguły, jeśli chodzi o państwa. Jeżeli państwa przekroczą deficyty swoich budżetów, a prowadziliśmy taki system, że każde wioski, każde państwo z własnym budżetem jedzie do Brukseli, to pokazuje. I Komisja Europejska mówi, dobra, za to, że deficyt, źle rozłożone wydatki, dowody, w ten sposób kontrolujemy to, że państwa nie żyły na kredyt, a potem nagle się okazuje, że w ramach ktoś musi pomagać. Także stworzyliśmy mechanizm zapobiegania.
Trzeci problem, z którym się musimy zmierzyć, to jest wydawanie budżetu prezesa decydowania. Główny problem, czy główna troska dla nas, to jest to, żeby te pieniądze dobrze wydać, a będzie ich dużo, na poziomie regionu 40% więcej. Budżet jest bardzo skromny, bardzo zły dla Unii, dla Polski dobry, ponieważ nam udało ratować to, co chcieliśmy. Ale możemy albo wydać to na akwabarki, wybetonowanie ścieżek i dróg przez łąki i pola lasy, albo zainwestować w szereg komórków. Generalnie biorąc to przed nami, beton czy szereg komórków. I ta 7 lat, to będą ostatnie 7 lat pustych budżetów Unii Europejskiej, nadejdzie taki czas, dzięki Bogu, że wydarzy, że będziemy tak pokazać, że my będziemy innym pomagali, a nie oni nam. Musimy wydać tak, żeby potem ta gospodarka sama się produkowała wartość, a nie żeby wyróżniający beton się mogli pracować. W związku z czym trzeba przeorientować innowacje, technologię, edukację, naukę, małe i średnie przedsiębiorstwa, efektywność energetyczną, generalnie inteligentny rozwój. Pieniądze będą więcej, ale będą trudniejsze do wydawania, trzeba kończą wydać po to, żeby kiedy się skończą pieniądze, można było żyć z odłączoną kroplówką, bez szczudeł, o których się chodzi, bo dzisiaj żyjemy na szczudle. Dzisiaj żyjemy pod kroplówką. Po to, żeby gospodarka polska już sama funkcjonowała. Mamy na to 7 lat, gdy już wybędzie się z tego musieli zrezygnować. I to w zasadzie byłyby główne problemy, gdyby nie polityka zagraniczna. Zaczęło się od tego, że zapłynęło różne od Unii Europejskiej, czyli wiosna arabska, rewolucja Libia, Tunezja. Widzieliście to na ekranach. Wojna w Syrii, 10 milionów uciekinierów, 200 tysięcy osób zabitych, Iran zbrojący się z rakietami, które sięgają aż do Berlina. I gdyby tego było mało, to co się wydarzyło na naszym wschodzie, 6 krajów wschodniego partnerstwa, wschodnich sąsiadów, które Unia zaoferowała stowarzyszenie przywódców Polsce w 2011 roku. Armenia chciała historycznie przystąpić do stron z Rosji, zrezygnowała. Azerbejdżan i Białoruś nigdy się na to nie zdecydowały. Gruzji wola jest podkopana tym, że wjechała Rosja tankami w 2008 roku. Nie wiadomo, jak to się skończy. Mołdawii grożą, że odbiorą jedyny z prowincji Transnistry, tam stosują jakieś wojska rosyjskie. Rosja stosuje brutalny szantaż i nałogane embargo handlowe i embargo energetyczne i gazowe. No i Ukraina. Ukraina, która miała podpisać w listopadzie tego roku umowę stowarzyszeniową, dokonał zwrotu o 190 stopni prezydent Janukowicz. Jedni twierdzą, ja bym nie należy, że zamierzał podpisać, tylko chciał tylko użyć w negocjacjach z Moskwą i że chciała Rosja, go z tego zawróciła. Powstało społeczeństwo, powstanie ludowe, Euromajdany, ruch, który powiedział, nie chcemy do Europy, chcemy europejskich standardów, który dzisiaj mówi, chcemy powtórzyć polski drogę do Europy i do wolności, do demokracji. No i w tej chwili w ramach sankcji Rosja zanektowała, zabrała jedną z prowincji, półce Krym, łamiąc wszelkie możliwe umowy międzynarodowe i standardy Zjednoczonej Rady Europy i inne. I jej wojska pięknie stoją na granicach Ukrainy i nie można wykluczyć. Nie można wykluczyć i to mówią nie ci, którzy straszą, tylko to mówi federał na NATO, jestem przewodniczący delegacji na NATO w prawie europejskim, że jest prawdopodobne wejście wojsk rosyjskich do Ukrainy, zwłaszcza do rejonów wschodnich. Co oznacza, że w kraju sąsiadującym z Polską mogą stacjonować wrogie na wojska. NATO podjęło decyzję, kiedy jest nowa NATO, decyzja o nowej bazie NATO w Estonii. Przestrzeń powietrzna, jak mówiłem, kraj bałtycki jest w tej chwili chroniona przez myśliwce amerykańskie, szwedzkie i brytyjskie. Nad Polską, nad Rumunią są samoloty szwedzkie, ałat w tej chwili powierzone, natowskie. Dzisiaj jest dobry pomysł na to, żeby je zobaczyć. Własną niedaleko stąd wylądowało 12 myśliwców amerykańskich przemieszczonych z bazy we Włoszech. Kolejne przylecą. W tej chwili rozmawiamy z NATO na umiejscowienia dwóch brygad Polski. Ja w tym dyskusji działa, mam dwie specjalności, porabiać europejską, raz na bezpieczeństwo energetyczne, a dwa
akrobatyzmu i Wschodnia. Znalazły noty, które Rosja wypowiada w Związek Sowiecki, który na uchodźcy wojny 17 września 1938 roku. Przeczytałem ją z przerażeniem. Wszystkie dokumenty użyte w nocie, kiedy Sowieci nie wiedzieli, wchodzą 17 września, 17 dni po tym, jak pierwszy generacji, są wybrzmiane te, które dzisiaj propaganda Kremla stosuje w Ukrainie. Jest nierząd, państwo nie działa, rządu nie uznajemy, trzeba prowadzić porządek, musimy obronić samych Polaków przed własnym rządem i własnym nierządem. Wchodzimy. To są dokładnie te argumenty, które dzisiaj używa Rosja, neoimperialna Rosja, putinowska z Ukrainy. To może dla naszej generacji, bo tak znienacka brzmieć strasznie, ja żyję w Ukrainie. A to świadczy o tym, że żyjemy w czasach przyspieszonego zmiany historycznej i że musimy być maksymalnie rozwieczni i maksymalnie czujni. I nie ma jeszcze odpowiedzi na to, nie zarzeczą prostu na to Unia Europejska. Chcecie spojrzeć na nasz pieniądz, na to, że zdążyliśmy, a inni nie zdążyli.